Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie na moim kanale w ten słoneczny dzień z Parku Szczęśliwickiego. Dzisiaj chciałem kontynuować temat omawiania techniki alienacji rodzicielskiej, jaką jest wikłanie dzieci w sprawy okołorozwodowe. Uważam to za obok oczerniania jedną z najbardziej perfidnych i jedną z najbardziej manipulacyjnych technik. Uważam ją za bardzo złą i siejącą takie mocne spustoszenie w głowach dzieci, aczkolwiek ona jest ujęta jako jedna technika spośród tych kilkunastu technik, których alienatorzy używają do alienowania dzieci. Tak? Co prawda ta technika ma nazwę, że to jest wikłanie dzieci w sprawy okołorozwodowe, ja natomiast uważam na podstawie własnych doświadczeń, a także na podstawie opowieści innych osób, że ta technika działa na wielu płaszczyznach i to jest na wielu płaszczyznach, jeżeli chodzi o czas i na wielu płaszczyznach, jeżeli chodzi o sposoby wikłania dzieci w sprawy okołorozwodowe. Jedna rzecz to jest czas, czyli kiedy się tę technikę stosuje i co prawda ta technika ma nazwę okołorozwodowa, czyli generalnie ona sugeruje, że ta technika jest stosowana w trakcie rozwodu, tak? Czyli generalnie na pierwszy rzut ucha może wyglądać tak, że alienator składa pozew o rozwód, zaczyna stosować tę technikę i w momencie, kiedy uzyska swoje, czyli to, co chciał, czyli uzyska rozwód, no i załóżmy jeszcze podział majątku, opiekę nad dzieckiem, to ta technika jest po prostu, się kończy, tak? Używanie tej, czy tam stosowanie tej techniki się kończy. No nie ma absolutnie nic bardziej błędnego, ponieważ ta technika jest stosowana, jeżeli chodzi o czas, na długo przed rozwodem, kiedy rodzic alienowany w zasadzie w ogóle się nie orientuje jeszcze, że jest alienowany i nie spodziewa się tego uderzenia, które może nastąpić za pół roku, za rok, półtora, dwa lata. W związku z tym ta technika jest stosowana długo przed rozwodem, ta technika jest stosowana w trakcie rozwodu i ona jest dalej stosowana po rozwodzie. No natomiast tym aspektem czasowym zajmę się w innym odcinku, tak? Czyli tą alienacją przedrozwodową, kiedy nawet rodzic alienujący nie orientuje się, że jest alienowany, tą alienacją w trakcie i tą alienacją po rozwodzie, tak? Więc natomiast dzisiaj chciałem się zająć jedną z takich podtechnik tej techniki alienacji rodzicielskiej, jaką jest wikłanie dzieci w sprawy rozwodowe. I jedną z takich podtechnik jest wikłanie dzieci w sprawy finansowe w trakcie rozwodu. Tak? I tutaj no, też na podstawie własnych doświadczeń i opowieści innych osób okazało się, że dzieci są fantastycznie zorientowane w tym, w sprawach finansowych, w sprawach rozwodowych, w sprawach podziału majątku, w sprawach kto ile wydał, kto ile wziął, kto ile zarabia, kto jest komu winien. Oczywiście to jest stosowane po to, nie żeby pokazać dzieciom albo dziecku, jak faktycznie stoją sprawy finansowe, no bo to nie o to tutaj chodzi. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby pokazać ciebie, czyli rodzica alienowanego w tym złym świetle. I do tego są używane finanse. Oczywiście dzieci, inaczej się używa tych technik w stosunku do dzieci, które mają, nie wiem, 5, 6, 7 lat. Inaczej używa się tej techniki wikłania dzieci w sprawy finansowe w stosunku do dziecka, które ma, nie wiem, 10, 11, 12 lat. A inaczej używa się tej techniki w stosunku do dziecka, które ma 15, 16, 17 lat. Generalnie chodzi o to, jeszcze raz, tej technice. Ona jest oczywiście połączona z podstawową techniką alienacji, jaką jest oczernianie. W związku z tym alienator będzie wikłać dzieci w sprawy finansowe, jednocześnie cię oczerniając. I to może wyglądać na przykład tak, no, że dziecku pięciolatkowi, no, z pięciolatkiem się nie będzie mówić o przelewach bankowych, o PIT-ach, o rozliczeniach rocznych, o podatkach, o komornikach, o kredytach i tak dalej, no bo dziecko pięcioletnie powie, o co tutaj chodzi, tak? W związku z tym alienator do dziecka pięciolatka zejdzie z poziomem trochę, tak? I będzie mówić, no nie wiem, widzisz, tatuś zabrał nam wszystkie pieniążki i dlatego nie mogę ci kupić tego sweterka, który chciałaś, a ja wiem, że on ci się podobał, no ale tata wszystko wyniósł z domu.
i nie mamy i musimy sobie teraz radzić, tak? Alienator może mówić w ten sposób do dziecka, pięciolatka, tak? Może mówić, no widzisz, tatuś przestał płacić alimenty, a ja ci chciałam kupić ten rowerek, no ale teraz ci nie kupię, no bo jest nam bardzo ciężko. I generalnie będzie przedstawiane takie coś, że będzie tworzony, będzie kreowany taki obraz, że generalnie jest źle, albo może inaczej, że dziecku jest źle, że dziecko może czegoś nie mieć, albo może czegoś nie dostać, bo tatuś coś zrobił z finansami, tak? W związku z tym w dziecku będzie, w takim małym dziecku wytwarzany taki mechanizm przyczynowo-skutkowy, że nie mam tego, bo tata. Gdyby tata coś robił, to ja bym miała to i bym była szczęśliwa, tak? Więc na poziomie pięciolatka alienator będzie mówić w ten sposób. Na poziomie, no nie wiem, 10, 12, 13 latka, no to już można mówić o przelewach, można mówić, no wyciągnął z konta 10 tysięcy złotych, po co mu to było. Ja przypadek znam taki, że no syn, on taki 10-latek, wypomniał ojcu, że wyciągnąłeś z konta 15 tysięcy złotych. Natomiast no, ojciec potem udowodnił w sądzie, że te pieniądze przeznaczył na wspólną działalność małżonków, znaczy jest jeszcze wtedy jego i żony, tak? Więc te pieniądze nie przeznaczył na jakieś tam swoje widzimisię, tylko na po prostu działalność firmy, tak? Więc widać było, że ten 10-latek miał taką informację od matki albo od matki, która działała pod wpływem prawnik, która mogła sugerować jej to, że dzieci powinny być wmieszane w te sprawy finansowe. I prawnicy często stosują to. Ja na przykład uważam, że co prawda nie byłem tego świadkiem, tak, ale gdzieś tak czuję po zachowaniu, po tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły w moim życiu i wydarzyły się w moim rozstaniu, to uważam, że nasi synowie no dosyć intensywnie, no może ten najmłodszy nie, ale nasi synowie dosyć intensywnie uczestniczyli w tych spotkaniach mojej byłej już w tej chwili żony z jej panią adwokat wtedy, tak? Z tą adwokat, którą kiedyś opowiadałem, że ona używała techniki alienacji rodzicielskiej jako sposób na rozwód. I uważam, że synowie moi brali udział w tych spotkaniach albo byli przez nią instruowani, co mają mówić, co mają robić, tak? No bo usłyszałem parę razy tak, że jestem złodziejem, że jestem pijakiem i złodziejem, a jak wiadomo u Barei każdy pijak to złodziej. Też miałem tak parę razy, nie często, ale miałem parę razy, że jak wchodziłem do domu i odwiedzałem to musiałem być śledzony, bo mogę coś zabrać, bo mogę coś ukraść. I z takim czymś możecie się spotkać, tak, że będziecie przez dzieci określani jako złodziej, że będzie taki wasz wizerunek tworzony, osoby, która chce rodzinę zniszczyć, osoby, która chce puścić rodzinę z torbami, osobą będzie wasz wizerunek, że jesteście tak tworzony, że jesteście taką osobą, która chce w zasadzie pozbawić ich wszystkiego, a wszystko wziąć dla siebie, tak? I bardzo często wasze dzieci mogą wam to powiedzieć, a czasami wykrzyczeć wręcz w jakiejś złości, to gdzieś tak wyrzucić z siebie, tak? To, co mogę radzić, to absolutnie nie winić dzieci, absolutnie nie winić dzieci, tak? One powtarzają to, co słyszą od alienatora, to się gdzieś w nich tam kumuluje. Natomiast jedyna dobra rzecz, którą można z tego wyciągnąć, no to przynajmniej wiecie, co alienator o was mówi, co alienator o was mówi w domu, bo oczywiście pewnie gdyby się spytać alienatora, no to powie nie, ja wcale tak nie mówię, no bo jak to, przecież ja nie będę dzieci wciągać i tak dalej, tak? Jeżeli dzieci są starsze, no to już wtedy można, może być tak, że nie wiem, no to starsze dziecko będzie się wciągać w sprawy finansowe, to starsze dziecko będzie się już wciągać w sprawy, nie wiem, kredytów, komorników, to starsze dziecko będzie się po prostu brać na rozprawy do sądu, będzie się brać na spotkania z adwokatem, po to,
Moja była żona twierdziła, miała taką odpowiedź, kiedy pytałem się, po co w to miesza dzieci, to, no to miała taką standardową odpowiedź, że dzieci razem tutaj z nami mieszkają i mają prawo wiedzieć wszystko, co się tutaj dzieje. W zasadzie tak, aczkolwiek uważam, że od pewnych informacji dzieci w zależności od wieku powinny być odgradzane, tak, że one mają swoje dzieciństwo swoich kolegów i ten cały syf, który się dzieje między, no nie wiem, mężem a żoną, no to powinien być jakoś od nich odsunięty. Tak więc ci rodzice, ci alienatorzy, którzy bez względu na wiek wciągają dzieci w sprawy finansowe, którzy używają finansów do alienacji, którzy używają finansów do oczerniania drugiego rodzica, no to uważam, że jest to postępowanie bardzo manipulacyjne i bardzo złe. Ja spotkałem się, to jest moje doświadczenie, nie wiem, czy ktoś się z takim czymś spotkał, ale no to było dla mnie takie bardzo, bardzo dziwne doświadczenie. Ja w zasadzie, jeszcze wtedy byliśmy małżeństwem, ja w zasadzie nie zdawałem sobie sprawy absolutnie z tego, co to jest alienacja rodzicielska. I był kiedyś taki dzień, kiedy moja była żona powiedziała, że chciałaby ze mną omówić nasze sprawy finansowe, jak stoimy, jak interes, jak biznes i tak dalej. I powiedziałem, że okej, aczkolwiek był to okres, kiedy się już po prostu między nami rozwalało. Ja jeszcze nie zdawałem sobie wtedy sprawy, ale no to była już wtedy kwestia czasu, kiedy to się wszystko po prostu za przeproszeniem pierdutnie i nasze małżeństwo się skończy. Więc nie wiem, umówiliśmy się tam, że nie wiem, w czwartek o piątej przypuśćmy, usiądziemy przy stole i będziemy rozmawiać o naszych finansach, jak to tam stoi, jakie plany, jakie to, jakie tamto, tak? Więc no, nie wiem, wszystko się waliło, ale generalnie były jakieś pozory, że się nic nie wali. Takie to było, tak jak teraz patrzę. No więc faktycznie usiedliśmy przy stole i nagle z nami usiadł nasz najstarszy syn. Miał wtedy, nie wiem, 15 czy 16 lat. I nie wiem, coś mnie tknęło, tak? Tak jak mówię, ja nie wiedziałem, co to jest alienacja rodzicielska jeszcze wtedy, ale generalnie wyglądało mi to tak, coś w środku mi mówiło wtedy. Wyglądało mi to na jakąś ustawkę, tak? Że generalnie ja się spytałem mojej wtedy jeszcze żony, mówię, a co tutaj nasz syn robi, tak? I stwierdziła, no, że dobrze by było, żeby on też wiedział, na czym polegają sprawy finansowe, jak tutaj nasze finanse stoją i tak dalej. Więc nie wiem, ja gdzieś intuicyjnie czułem, że jest to jakaś ustawka, tak? Generalnie czułem, że prawdopodobnie będę zasypywany pytaniami, ale te pytania będą miały na celu pokazanie tego, że jestem fatalny finansowo, że prawdopodobnie może, że gdzieś coś ukradłem, a gdzie są te pieniądze i tak dalej. Więc generalnie czułem, że to wcale nie chodzi o to, żeby syna nauczyć finansów, tak? No bo gdyby było syna, że trzeba syna nauczyć finansów, no to byłoby, nie wiem, umów się z nim albo umówmy się z nimi. W tym dniu porozmawiamy z nim o, nie wiem, o kontach bankowych, o kredytach, o odsetkach i tak dalej i pokażemy mu, jak działa tam, zaczniemy go powoli wprowadzać w świat finansów. Ja generalnie odczuwałem, że to ma być jakaś egzekucja na mnie, że ja będę zasypywany pytaniami, które generalnie mają mnie pogrążyć, które mają pokazać gdzieś, nie wiem, to, że może ja defrauduję gdzieś pieniądze i tak dalej i syn tak w zasadzie ma być tego świadkiem. Syn w zasadzie ma być tego świadkiem. Teraz sobie tak myślę, że może było to już ustawione, no bo jak gdyby później się zorientowałem, że jak gdyby ten proces rozwodowy już był szykowany z tą prawnik, tak? To jest też może temat na inny film, jak kobiety odchodzą, tak? Że one, faceci myślą, że kobieta odeszła, tak? Jak kobieta mówi, że odchodzi, to już tam się działo rok temu, dwa lata temu, tak? I najczęściej jest tam jakiś backup z tyłu, jakiś taki twój zmiennik, tak? Więc ja sądzę, że to może było gdzieś ustawione z prawnik. Może się mylę, ale myślę, że może prawnik podpowiedziała, to niech pani z nim usiądzie, syn będzie świadkiem, to może go wykorzystamy później, może się przydać, tak? Ale przynajmniej pani będzie widzieć i będzie pani mieć świadka do tych, nie wiem, oskarżeń, które będziemy potem mogli rzucać w stronę pani męża i ewentualnie syn to będzie mógł poświadczyć, tak?
Więc tak jak mówię, ta niby rozmowa o finansach, kiedy syn miał siedzieć i się przysłuchiwać, wyglądała dla mnie na jakąś ustawkę, na jakąś ukartowaną rozmowę, która miała być egzekucją na mojej osobie. I ja w to nie wszedłem, tak? Ja powiedziałem, że nie, że jeżeli mamy porozmawiać, to rozmawiamy razem, a jeżeli siedzi tutaj syn, to rozmowy nie ma. I generalnie odszedłem od tego stołu, tak? Potem zastanawiałem się, czy ja dobrze zrobiłem, że odszedłem, bo przypuszczam, no, alienatorzy są w tym dobrzy, tak? Więc prawdopodobnie mogło pójść w tę stronę, że no widzisz, uciekł tchórz, cykor, widocznie ma coś za uszami, widocznie coś ukrywa i dlatego powiedzieć nie chce, boi się, że ty tutaj jesteś i tak dalej. Więc ta narracja mogła pójść w tę stronę, że ja po prostu zwiałem, bo jestem winny, tak? Więc to była dosyć bardzo zawiła, taka bardzo w białych rękawiczkach taka technika, żeby dzieci angażować w sprawy finansowe dorosłych. I wydaje mi się, że to jest taka technika bardzo często proponowana przez tych prawników alienujących. I jeszcze raz powtórzę i powtórzę to, pewnie będę powtarzać wiele razy, że gdybym wtedy znał mecenas Martę Wnuk albo Katarzynę Stankiewicz, to prawdopodobnie dzisiaj bym był w innym miejscu niż jestem i prawdopodobnie nasze dzieci byłyby w innym miejscu i prawdopodobnie, no nie wiem, moja była żona, no w ogóle wszyscy bylibyśmy w innym miejscu, tak? Jeżeli o finansowe sprawy chodzi, to ta technika może być też, albo może nie to, że może być też, ona jest też stosowana już po rozwodzie, mimo że ona ma nazwę około, wikłanie dzieci w sprawy okołorozwodowe i tutaj rozmawiamy o finansach, to ta technika jest też stosowana po rozwodzie, tak? I po rozwodzie, jeżeli tatuś nie płaci alimentów, no to widzisz, tata myśli o sobie, tata w ogóle nie chce na ciebie łożyć. Ta technika może być stosowana w ten sposób, że oczywiście tata może łożyć alimenty, może łożyć co miesiąc. Znam takich, co łożą ogromne kwoty i są alienowani, tak? Natomiast wystarczy, że nie zapłacą albo się spóźnią jeden dzień, jeden miesiąc, to wtedy jest wielkie larum, tak? Wtedy jest wielka wrzawa. Więc w momencie, kiedy tata płaci, to dziecko nic o tym nie wie, tak? Oczywiście z tych pieniędzy za alimenty to najczęściej alienatorzy albo alienatorki traktują to jako po prostu taki ekstra dochód, tak? Najczęściej, nie wiem, na opłacenie rachunków i tak dalej. Natomiast wszystkie prezenty, które są kupowane dzieciom, to są od alienatora, tak? Więc nawet jeżeli alienator ma alimenty, ma w rozliczeniu podatkowym tam 1300 zł zwrotu na każde dziecko, tak? Czyli przy dwójce dzieci to jest 2600, przy trójce 3900 i nawet ma jeszcze 500 plus na każde dziecko, tak? Więc, no nie wiem, 1500 czy tam 1000 zł miesięcznie, czyli dodatkowo jeszcze kilkanaście tysięcy rocznie, plus z podatków jeszcze ileś tysięcy, plus z alimentów i faktycznie te kwoty, nagle jak się posumuje, no to robią się całkiem niezłe kwoty, tak? Ale oczywiście alienator nie będzie dzieciom albo dziecku wspominać o tym. Oczywiście wszystkie wyjścia do kina, wszystkie zakupy, wszystkie wyjazdy, wszystkie tak dalej, one będą od alienatora, tak? A jeżeli dziecku czegoś nie będzie można kupić, nie będzie czegoś można zafundować, to nie dlatego, że alienator nie ma, to dlatego, że ten drugi rodzic alienujący nie dał. I tu będzie powtórka z tego dziecka pięciolatka, tak? I to już będzie po rozwodzie. Mimo że ten strumyk pieniędzy po prostu do alienatora przez cały czas płynie. Oczywiście są osoby, które, no nie wiem, dla których 2000 zł miesięcznie wystarczy, a są osoby, dla których 2000 zł miesięcznie to jest po prostu bardzo mało i mogą powiedzieć, przecież taka śmieszna kwota, to czym ty się tutaj chwalisz, tak? No ale nie wiem, to tak jak mówię, alimenty plus 500 plus te zwroty, no to się robią jakieś takie całkiem rozsądne kwoty, tak? Reasumując, ta technika wikłania dzieci w sprawy okołorozwodowe i ta podtechnika wikłania dzieci konkretnie w sprawy finansowe, nie w inne sprawy, tak? Konkretnie sprawy finansowe, to ona może być na długo przed rozwodem, ona może być w trakcie rozwodu i ona tutaj osiąga jak gdyby no, swoje różne odnogi, tak? Więc tutaj są te spotkania z tymi adwokatami, ustalanie, wszystko i tak dalej. No i może być
po rozwodzie, kiedy no już wszystko opadnie i tak praktycznie jedyną taką sprawą finansową, w którą można wikłać dzieci, no to są alimenty, tak? No, może być też ewentualnie jakiś wspólny kredyt. Ale wtedy najczęściej tą sprawą są alimenty i te alimenty są używane do tego, żeby właśnie tego ojca, czy tę matkę, czy tego rodzica alienowanego oczerniać, tak? Jeżeli mogę dać radę tutaj, to przede wszystkim nie wincie dzieci za to wszystko. Nie wincie dzieci, że dzieci mogą wykrzykiwać do was, ty złodzieju, tak? Nie wincie dzieci, że dzieci mogą wykrzykiwać do was, albo ty nas okradasz, albo ty jesteś złodziej, albo ty chcesz źle, albo mama mówiła to i to. One są pod ogromną presją, tak? Nie wincie dzieci za to, że tak jak, no nie wiem, może tak jak właśnie opowiadałem mój syn, tak, usiadł przy tym stole, tak? Ja absolutnie go nie widzę, nie winię za to. Mnie w zasadzie było go trochę szkoda wtedy, kiedy usiadł, bo ja czułem, że on się w tym niezbyt zręcznie czuje. Może on wiedział, co ta rozmowa ma przynieść. Może gdzieś był uprzedzony w jakiś sposób, no bo po prostu też był w tym czasie w domu, jak gdyby był przygotowany na tę rozmowę. Więc może miał oglądać to, jak się po prostu ojca czy tam tatę, czyli mnie, tak, jak ja mam być rozjechany. Może był uprzedzony, jakie będą pytania, coś, ale nie wiem, gdzieś tak wewnętrznie czułem, że nie do końca on się w tym czuje dobrze. Szczerze, gdybym ja usiadł, miał siedzieć między moją mamą i moim tatą i brać udział w jakiejś, ja wiem, kłótni między nimi, albo być sędzią w ich sprawie i tak dalej, to ja bym się czuł bardzo niekomfortowo. I dlatego też tak odbierałem zachowanie swojego syna. Absolutnie go nie winię i nie wincie swoich dzieci. Nie wincie ich za to, że one są uwikłane przez tego alienatora, że są perfidnie zmanipulowane przez tego alienatora i zachowują się do was w ten sposób, w jaki się zachowują. Bo to są tylko dzieci. To są tylko dzieci. Na tym będę kończyć. Jeżeli wy macie jakieś doświadczenia w sprawach, nie wiem, manipulowania dzieci przez waszych alienatorów, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, jeżeli wy byliście osobami, które były jakoś uwikłane też w te finansowe sprawy, jeżeli chcecie się podzielić swoją historią, to piszcie na adres mailowy, który jest w opisie do filmu albo w komentarzach. Ja tymczasem pozdrawiam was, życzę dużo radości, dużo uśmiechu, dużo cierpliwości i wiary w to, że kiedyś dzieci do was przyjdą. Ja jestem o tym święcie przekonany. Pozdrawiam was, na razie moi kochani, do następnego odcinka.